Moi drodzy, dzisiaj to zagadnienie, którym zajmiemy się, to jest zagadnienie dotyczące wierności. No i dwa sposoby na to, jak pomóc sobie samemu, jeśli jesteśmy w takim etapie, że jest po prostu trudno z wypełnieniem jakichś zobowiązań. Ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie, przychodząc do Ciebie, przynosimy wszystko, co ten dzień przyniesie, a o czym już wiemy. Oddajemy się Tobie. I tak jak u świętego Hieronima, czasem czujemy się dokładnie w tych słowach odnalezieni. On napisał: Kto oddał się Chrystusowi, może zginąć, ale nie może być zwyciężony. Daj nam, Panie, nieustannie o tym pamiętać, bo to jest dla nas drogowskaz na drodze życia. Amen. A czy to nie jest szaleństwo? O, no, jak gdybyście mogli znieść trochę szaleństwa z mojej strony, powiedział, napisał święty Paweł. A miałeś dzisiaj jakąś fajną ewangelizację? Ja mam tylko fajne. Ewangelizację to na przykład mycie Kibli. <grym> Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gdy będziemy słuchać słowa, to słowo będzie do nas mówiło. Niby nic bardzo dziwnego, a jednak coś bardzo ważnego. Zatem posłuchajmy słowa. Bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci wieniec życia. Dlaczego ten fragment? Dlatego, że wierność jest szczególnie ceniona przez Pana Boga. I tu wierność nie na poziomie yy, nawet tego, co my uważamy wiernością, tylko wierność na poziomie tego, co u Boga nosi te, to miano. Wierność u Boga nie oznacza wcale naszych słabości, naszych braku naszych upadków, ponieważ jest to w jakiś sposób wpisane w nasze życie, że w wielu sytuacjach potykamy się, doświadczamy swojej niemocy, doświadczamy rozczarowań drugim człowiekiem, samym sobą. Natomiast to co ma być dla nas punktem odniesienia, to niebo kroczenie jego drogami, bo rzeczywiście po tej drodze, którą mamy przejść tutaj na ziemi, znaleźć się w miejscu, które on przygotował dla nas i przygotowuje. Bo przecież to jest e, słowo, które trwa idę przygotować Wam e, miejsce. Gdyby tak nie było, to bym Wam powiedział, mówi Jezus. Zatem widzenie tego celu ostatecznego w kluczu wierności Bogu, ono tak bardzo mocno ustawia perspektywę tego, co wybieramy, a co odrzucamy. I tak powinno być. To nie jest kwestia, mówiąc jeszcze bardziej, upraszczając, jakichś dylematów na poziomie, nie powinno być takiej kwestii, co mam wybierać, a czego mam nie wybierać. Mam jasno określony kierunek, a to, że na, tym, na tej drodze doświadczam swojej niemocy, swoich słabości, których nie chcę, żeby mnie ktoś źle nie zrozumiał, że teraz poddaję się celowo, to jest wpisane w cały ten proces uzdrowienia do miłości, bo tak chyba można by było nazwać tę drogę kroczenia za Jezusem. Wiecie, któregoś czasu, kiedy jechałem z dwoma bardzo wyspecjalizowanymi fachowcami w swoich dziedzinach, jeden to był człowiek, który no, fenomenalnie zna się na montażu okien, na tym wszystkim, co wiąże się z najróżniejszymi konstrukcjami okien, a drugi to był człowiek, który z kolei zakładał fotowoltaikę, ale Pojęcie o fotowoltaice miał tak ogromne, że właściwie kiedy przejeżdżaliśmy samochodem obok jakiejkolwiek fermy fotowoltaicznej, on pokazywał jakie rzeczy, jak są zrobione i co w tym na przykład założonym panelu jest zrobione nieprawidłowo, widział to z odległości. I wiecie, nikt mu nie kazał na to patrzeć, ponieważ on to wszystko szalenie przeżywał. On, on to wszystko niesamowicie analizował i chciał nawet z nami jadącymi w tym samochodzie podzielić tym, że o zobaczcie jak założyli kiepsko panele fotowoltaiczne. Duży dach, a panele zachodzą na siebie. Na przykład e, jeden z jego y, Jedna z jego wypowiedzi. A więc, jak troszeczkę słońce się przechyli, to 10% paneli będzie zasłoniętych przez te następne. Pomimo tego, że dach jest duży, nie wykorzystano całego rozmiaru dachu. Słuchajcie, on w tym tak głęboko siedział. Myślę teraz o jednym z tych, z tych fachowców, że właściwie chciało się smakować tego tej jego wiedzy, dlatego że widać było, że to jest całkowicie przetrawione, że to są błędy najróżniejsze, które są już tak Wyprowadzone, by, by tych błędów w ogóle w następnych jakichkolwiek fermach, tych właśnie fotowoltaicznych, nie było, że on z radością dzielił się tym, co było jego wiedzą i pokazywał jednocześnie, jak wiele osób, kiedy się przekwalifikowywało na tę fotowoltaikę, jakby nie doczytało bardzo wielu rzeczy. No i dzisiaj jest taki, a nie inny problem w wielu miejscach, gdzie niedobrane są parametry do. Konkretnych, do konkretnych paneli fotowoltaicznych, tego na przykład odbioru prądu, czy magazynowania i tak dalej, i tak dalej. Czy też drugi, drugi mężczyzna, o którym wspomniałem, drugi kolega, który, z którym jechałem, no on, on opowiadał z kolei o problemach w montażach, jeśli chodzi o okna i inne rzeczy, bo to i okna, i, i, i drzwi, i, i tego typu sprawy oni byli fenomenalnie zorientowani w swoim fachu, w, swoim, w swojej profesji. Do czego to prowadziło? Że byli w stanie powiedzieć bardzo rzeczowo na te sprawy, które były interesujące dla ich klientów, konkretne odpowiedzi, które mogły ich poprowadzić dalej i mało tego, które nie wszystkich doprowadziły, że oni dla nich stali się w jakiś sposób sprzedawcami tych usług. To chyba mnie najbardziej zachwyciło, dlatego że to mi się trochę kojarzyło z tym, że oni próbowali dobrać dla człowieka to co jest najlepsze, a nie mówiąc, nie mówili, że znają się na wszystkim i że to co oni sprzedają jest na pewno najlepsze we wszystkich warunkach, że jest to dobre w tych warunkach, w których oni pracują, do tych miejsc, w których rzeczywiście będzie się to sprawdzało jak najlepiej i to pomoże w tych sytuacjach, które to sytuacje będą odpowiadały wobec no, konkretnych potrzeb. Ja sobie tak od razu pomyślałem, że to trochę jak we wspólnocie. Niektórzy ciągną kogoś na siłę do jakiejś wspólnoty. W ogóle nie zadając pytania, czy ta osoba ma powołanie do tej wspólnoty. Może to dziwnie brzmi. Przez te wszystkie lata, które organizowaliśmy, rekolekcje, kursy skupienia, właściwie. Nie chcę powiedzieć, że na 99%, na wszystkich to się udało, ale wydaje mi się, że na większości na pewno w, ogromnym, w, ogromnym, w ogromnych procentach, kiedy przypominaliśmy nieustannie, to jest wspólnota świętego Pawła z Koszalina, w której się formujemy, ale Ty pytaj Boga, do jakiej wspólnoty Ty masz wstąpić, do jakiej Ty wspólnoty masz należeć. Ponieważ nie każda wspólnota jest dla każdego. Natomiast wracając do tych dwóch m, 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 fachowców, takich o, o, określam dzisiaj, myślę sobie, że to jest bardzo ważna analogia, z której możemy zaczerpnąć. Jeżeli Ty będziesz widział sens i cel tej prostej drogi do nieba, by przez wytrwałość po niej kroczyć, to te wszystkie rzeczy, które na tej drodze będą się zdarzały, Będą dla ciebie sposobem na stawanie się przewodnikiem dla innych. Tylko zasada jest bardzo ważna: jedna. Pomimo słabości, pomimo niemocy, pomimo upadków, pomimo zmagania się, nie rezygnuj z tej drogi. Słowo Boże dzisiaj przez nas czytane mówi: wytrwaj do końca, dam Ci ciwieniec życia. Wytrwaj, kochana siostro, drogi bracie, nie bój się tych wszystkich naporów z każdej strony. Nie bój się tego, że świat ci odbiera i chce odbierać wiele rzeczy, które są dla ciebie ważne. Świat nie rozumie, dlaczego ty tak ani inaczej postępujesz. Ewangelia jest i będzie w opozycji do świata. To jest normalna sprawa, że w świecie ludzie nie widzą siebie, nie zauważają siebie. Nie ma bezinteresowności w wielu momentach. Nie mówię, że wszędzie. Jest wszechobecnie panujący indywidualizm, jest pragnienie pomnażania, zarabiania. Zobacz, jak niewielu ludzi jest w stanie zrobić coś zwyczajnie dla drugiej osoby, po prostu z serca. Ewangelia zupełnie inną perspektywę nam pokazuje i daje. Mam nadzieję, że chociaż troszkę weszliśmy w tę kwestię wytrwałości, bo tutaj wiąże się ta sprawa z wytrwałością w modlitwie, z wytrwałością w podjętych postanowieniach, z wytrwałością nawet w wyznaczonych programach, które wielu spośród nas realizuje. Bo ktoś tam biega, ktoś tam ćwiczy, ktoś tam robi sobie dietetyczne sałatki, czy dietetycznie zaczął się odżywać odżywiać i chcę w tym wytrwać zwyczajnie w perspektywie nie tam miesiąca, dwóch, tylko chcę odżywiać się zdrowo. To wszystko pomaga na tej drodze także w kontekście tego celu, do którego zmierzamy. I na pytanie jak zauważyliście od jakiegoś czasu pytania łączę z tematyką, którą omawiam. To pytanie jest bardzo praktyczne. Ktoś ostatnio powiedział mi, że gdyby znał taki sposób, to dużo łatwiej poszłyby mu różne rzeczy. Dzieliłem się z jednym z moich kolegów w kontekście jednej pierwszej pracy naukowej, jaką pisałem kiedykolwiek, że po prostu bardzo ciężko mi ona szła i potrzebowałem po prostu zewnętrznie jakiejś, jakiejś pomocy, psychologicznego triku, który mi pomoże przejść to, co jest dla mnie trudne. I pamiętam, moja koleżanka, która wtedy wykładała na uniwersytecie, powiedziała, spróbuj określić to, co jest dla ciebie dobre, co, co będzie dla ciebie nagrodą. Jeśli napiszesz chociaż pół strony tego, co, co masz napisać, po prostu nagrodź Zrób sobie nagrodę, nagrodź się. W tym czymś dobrym, co lubisz. Ja wtedy no, miałem jakąś taką fazę, że tak powiem, na rolki, to dwadzieścia parę lat temu. I bardzo lubiłem jeździć na rolkach. Naprawdę to, to w czasie wolnym często zakładałem rolki, po prostu szedłem, żeby sobie pojeździć. I pamiętam, że kiedy te dwie rzeczy połączyłem, to w bardzo krótkim czasie napisałem pracę, ponieważ wiedziałem, że jeśli napiszę pół strony, to te pół godziny będę mógł pojeździć na, na rolkach, co jest dla mnie, co było dla mnie szaloną przyjemnością. Nie mówię, że teraz nie jest, ale nie jest już tak jak, jak to było kiedyś. Przed czasem tę pracę skończyłem. No, wyszła rzeczywiście 150 parę stron e, takiego dokumentu naukowego. Cieszyłem się jak małe dziecko, ale wiedziałem, że bardzo mi to pomogło. Potem musiałem oczywiście zrobić coś e, w drugą stronę. Ponieważ miałem problem z brewiarzem i to taki poważny problem. Trudno mi się modliło z brewiarzem. Nie miałem siły na odmawianie brewiarza. I, i słuchajcie, wiedziałem, że muszę coś zrobić, więc akurat byłem po, po historii, żeby zrobić coś, co choć trochę mnie upokorzy przede mną samym, żebym nie chciał odkładać modlitwy brewiarzowej. Przecież ją przyrzekałem że nią będę modlił się codziennie. Niektórzy tę historię znają już. W odpowiedzi na to pytanie powiem tylko tyle, że postanowiłem za każdą nieodmówioną godzinę brewiarzową stanąć w kącie. Jakiś to był głupi widok, kiedy sam dla siebie stałem w kącie ze świadomością o rany. Yy, nie chcę już więcej tak. No i w ten sposób wyszedłem na, na prostą. Moi drodzy, tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że te dwie sytuacje, o których powiedziałem, z mojego życia jakoś, da, jakoś dadzą wam światło na zmaganie się ze sobą na tej drodze, która wcale nie oznacza łatwej i przyjemnej szerokiej ścieżki. No to jest droga kręta, wyboista, a Wymaganiami, które stawia Ewangelia, ale jak się po niej idzie, to rzeczywiście jest ta radość z samego kroczenia. Niech Was Błogosławi Bóg mówiąc, Ojciec, Syn i Duch Święty. Subskrybujemy, lajkujemy i jak Bóg pozwoli do jutra.